Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken. Przed wami 28 odcinek z Farming Simulatora 22. W pierwszej serii, w której niedawno zaczynałem swoją przygodę z rolnictwem. Dzisiaj jestem już, no myślę, że fajnym milionerem. Dwa ostatnie odcinki spędziliśmy właśnie w tym miejscu, gdzie tworzyłem farmę marzeń. Piękny stawek, właśnie zaczęliśmy w domku. Są żaby, które słychać. No bardzo dużo czasu tu spędziłem, bardzo dużo kasy wydałem. Jak widzicie, chyba z 2 miliony mam mniej niż miałem kończąc poprzedni odcinek, bo musiałem tutaj też troszkę i teren porównać. Są koniki. Okazuje się, że na koniach można jeździć. Jak je się ujeżdża, to też ich wartość rośnie, ale nie będziemy się dzisiaj koniami, moi drodzy, zajmowali i też nie będę wam jakoś specjalnie tego terenu tutaj pokazywał. No po prostu dużo pozmieniałem, ale pokażę wam samochody. No te znacie, bo już były pokazane, ale jeszcze dokupiłem. No też nie dziwcie się, dlaczego mam mniej kasy. Dokupiłem sobie m.in. Range Rovera, Hammera. Stwierdziłem, że biały Mustang z takimi paskami będzie spoko. No i dwa takie klasyki typu Garbuska starego i Poloneza FSO. Tam rośnie trawa, widzę w garażu, trzeba to też naprawić. No i oczywiście no perełka moja. To jest ten Bentley. Tu gdzieś mamy naszego pieska, także bardzo fajnie, myślę, że jest to zrobione. Ostatecznie wyszło całkiem spoko, jakieś tam widzicie elementy. Nie wiem, co się z psem stało. Buda pusta. R, może dlatego, że słuchajcie, może przyjdzie zaraz. W ogóle gdzieś mi pies zniknął, widzowie. Może dlatego, że go nie nakarmiłem? Nie mówcie, że mi pies zdech. Słuchajcie, nie mam psa. Miałem psa, nie ma psa. No napełniłem. Okej, no nie wiem, słuchajcie, gdzieś mi pies, widzowie, zniknął, ale no to też może już sobie darujmy. Słuchajcie, w tej części właśnie dzisiaj będziemy się skupiali na tym polu, na którym chcę posadzić winogrona. Ostatecznie zrobiłem to tak, jak widzicie, posadziłem dużo drzewek różnych, mieszanych, żeby po prostu to bardziej wizualnie na oko sadzałem. Tutaj przy żywopłocie posadziłem jakieś takie małe drzewka, mi się udało znaleźć, żeby było dużo zieleni. Tutaj takie małe świerki. Wszystkie drzewa oczywiście, moi drodzy, sadziłem przez tryb budowy, także no to jest taki plus, że one już nie urosną większe i jakby takie zostaną. No, to ma swoje plusy, myślę, bo jakby wiadomo. No i tam pozasłaniałem te wszystkie fabryki. No tam jeszcze kawałek mi został do zasłonięcia, jest taka dziura. Natomiast te całe pole tutaj, gdzie sarenka też chodzi, jest nasze i będziemy na nim robili winogrona. Mamy w budynkach również przetwórnie winogron. Ja bym ją chciał, słuchajcie, postawić, myślę, że gdzieś tak tu blisko tych winogron i schowane za koniami. No może zamknijmy, żeby nam czasem konie nie uciekły, no chociaż no te zwierzęta chyba jednak nie uciekają, ale na wszelki wypadek. Także moi drodzy, pięknie to wygląda, naprawdę robi wrażenie. Zobaczmy, czy nasze koniki na pewno mają pokarm, mają wodę, więc spoko. Także tutaj bym gdzieś postawił przetwórnię winogron i mam też plan na owce. Ale ja myślę, że tą część w ogóle, gdzie będą właśnie te owce, w zależności jak tą przetwórnię winogron zbudujemy, myślę, że ją jakoś ogrodzimy, żeby tak jak na rancho jakoś wyglądało. Wiecie, no tu powiedzmy, że te konie już mają jakieś ogrodzenie, no to już nie będziemy kolejnego robili, bo bez sensu. Moim zdaniem, ale myślę, że właśnie jeśli chodzi o owce, to jakieś takie ogrodzenie zrobimy. I tutaj mamy całe połacie terenu, aż do tych torów kolejowych, czyli dotąd. Jeszcze tak nieidealnie porównałem, mogło być trochę wyżej, ale to już wiecie, będę się tym bawił. Tutaj chciałbym dać owce, ale to będzie temat na następny odcinek. Dziś tutaj, w tym konkretnie miejscu, będziemy sadzić winogrona. No i oczywiście będę kupował w sklepie wszystko, co związane z winogronami. Natomiast mam taki pomysł w ogóle, widzowie. Wielu z was może on się też i nie spodobać, trudno. Natomiast wpadłem na taki pomysł, że nie wiem, czy aż tak do końca chcę się bawić. To znaczy inaczej. Moje winogrona, widzowie, mają być winogronami bardziej ozdobnymi, tak? I tu bym chciał sobie to jakoś... O, może ja sobie tutaj bym czymś to, kurczę, zaznaczył. Później zrobił trawę, żeby to jakoś równo było. To by nie był głupi pomysł, widzowie. Patrząc, jaki jestem dokładny, szczególnie, że pierwszy rządek najważniejszy. Tak jakoś tu by się mógł zaczynać, bo tutaj musi być wjazd. Natomiast nie wiem, czy chcę się bawić tak w 100% realistycznie z tymi winogronami. Mam na myśli, że nie wiem, czy chcę robić opryski na te winogrona, czy jakieś tam mulczowanie, bo tam czytałem w tej pomocy, że
Jak najbardziej takie rzeczy trzeba robić, natomiast to tylko chodzi o to, że to zwiększa, no powiedzmy, plony i nic więcej. Ja nie do końca jestem przekonany. Wiecie dlaczego? Że jakby no winogrona nie będziemy robili na ilość. Spróbujmy tu sobie wyznaczyć jakiś tam pasek. Nie będziemy, słuchajcie, winogrona robili na ilość. One nam bardziej mają służyć jako... Jako po prostu, żeby było narodzynki, tak? A myślę, że ich będzie tutaj i tak na tyle dużo, że to, czy będziemy mieli te 10% więcej plonów, czy nie, to myślę, że to jest zbyt mała liczba, aby robiła... Znaczy wiadomo, że przy takiej ilości to byłaby spora różnica, natomiast jakby mi nie zależy... No dobra, powiedzmy, że jako tako zrobiłem, no już nie chce mi się tą trawą tutaj... Kurczę, aż tak wyrównywać, bo jednak nie do końca to zrobiłem za dobrze. No tak średnio bym powiedział, nie? Widzowie, dobra tam. Najwyżej wjedziemy w jednym miejscu na trawę i tyle. Później tak tutaj będziemy trawę sadzili. Także nie wiem, czy aż tak mi zależy, słuchajcie, na... Dobra. Nie wiem, czy aż tak mi zależy. I teraz słuchajcie, to ja tu widzę jakieś też winorośle, gdzie jest napisane... To są te fabryczne, tak? A później tutaj są jakiś dystans 2,5 metra, 2,5 metra. Tylko troszkę się boję. No przycinać oczywiście będziemy. Troszkę się boję tych modowych takich rzeczy, bo... Nie wiem, bo wiecie, no czasami z tymi modami jest tak, że to nie do końca działa, więc nie wiem, czy po prostu nie posadzimy tradycyjnej. Bo czy mi zależy na tej odległości? Tak szczerze mówiąc, to mam to w nosie. Także, moi drodzy, no na oko, bo zobaczcie, jaki tu, ojejku, jaki tu mamy ogromny teren, także jakby nie jestem przekonany do końca, czy aż tak będziemy się tutaj spinali z tym, że nie wiem, tak to chyba będzie w miarę równo. O, załóżmy. I teraz chyba według... O, trochę tak jest jednak nie do końca. Dobrze, że to widać. Dobrze, że to widać. To tu co, na raty będzie trzeba robić, tak jak się kijek pojawi. I wtedy chyba nie będzie tego... Aha, dobrze, bo jeżeli zrobimy to równo, jak się kijek pojawia, to wtedy... Okej, to wtedy nie ma tej takiej... Szpary, chociaż mi to jakoś tam... Znaczy to raczej chodzi tylko o zbiory, żeby się wygodnie jechało i zbierało. Nie wiem, ile tych rzędów tych winorośli tu posadzimy, widzowie. Z 10? Myślę, że 10 to max. W sumie mogłem większe te, ale nie chcę też tak marnować terenu, bo wiecie, ten teren nam się gdzieś w końcu kiedyś skończy. Więc nie chcę też tego terenu jakoś tam marnować. Będzie miejsce i też później na owieczki, na inne rzeczy. Także zobaczymy, czy to da jakieś plony, bo generalnie te winogrona, tak jak wam mówiłem, ja je sadzę po pierwsze po to, że to jest jakby blisko mojej hacjendy i chcę to bardziej, tak bardziej powiedzmy, no nie wiem, ozdobnie te winogrona posadzić, żeby było, że coś fajnego rośnie, a nie na przykład sadzić drzewa. Bo drzew, jak widzicie, i tak bardzo dużo posadziłem dookoła. Więc bardziej ozdobnie. Z drugiej strony chciałbym, żeby właśnie z tych winorośli były rodzynki, które nam się przydadzą. Będzie przetwórnia winogron, którą zaraz zbudujemy, no bo to dotyczy winogron. Także dzisiaj wszystko, co z winogronami będziemy tylko i wyłącznie robili. No i sprzęty oczywiście pokupujemy z tym związane. No kasy, jak widzicie, troszkę to kosztuje. Jeden taki pasek to jest 20 tysięcy, ale to chyba jednorazowo się... sadzi, a później już te winogrona są, tak jak w realu. Wiadomo, tylko się je ścina na zimę i później w marcu tylko można je sadzić. Dlatego czekaliśmy do marca, znaczy od marca. Chyba marzec, kwiecień, maj, bo tak przeczytałem tam w tym harmonogramie. I co, moi drodzy? No i tak jak mówiłem, chcę, żeby te winogrona były bardziej jako taka ozdoba, więc... Nie wiem, czy przy tylu rzędach będzie chciało mi się je nawozić, a chyba pracownika na to nie można zatrudnić. Nie jestem do końca przekonany, bo to nie jest pole. Chyba, że to się teraz jakoś tam zakwalifikowało, no nie wiem.
Bo powiem tak, jeśli dałoby się jeszcze pracownika zatrudnić, to ja bym chętnie mu dał, niech on jedzie i niech pryska. To z miłą chęcią. Nie wiem, ile tych rzędów już mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To 10, jeszcze oliwki później są, nie? Bo to też oliwa z oliwek będzie nam potrzebna chyba. Czy co, to tych więcej tych winogron bym może dał z 12 i potem zrobimy oliwki. Myślę, że chyba 12 albo do 15 nawet, bo to jest jeszcze dużo miejsca na tym polu. A oliwki damy faktycznie dalej. To już będziemy mieli wszystko, bo też generalnie chodzi mi o to. Taki jest plan w tej serii, kiedy już zacząłem się troszeczkę tam powiedzmy już rozwijać w temacie farminga. No mój plan jest taki, moi drodzy, żeby seria można było powiedzieć, że jest ukończona, to powinienem mieć jakby każdy zakład produkcyjny samowystarczalny. No oczywiście jeszcze mi będzie brakowało, moi drodzy, niestety, ale tej całej pszenicy, bo ją kupowałem, tak? I jakby tam mówię, dobra, spoko, no mam tyle kasy, stać mnie, to kupię. Natomiast no wiadomo, żeby seria mogła być uznana za, może jeszcze jedno, no i potem oliwki. Za udaną, no to zdecydowanie widzowie musimy mieć każdy punkt produkcyjny, surowce musimy mieć dostarczone. Ładnie to będzie wyglądać. Pewnie to trzeba będzie się przespać, żeby to urosło. I teraz tak. Oliwka, winorośl. Już też posadzimy, nie? Tylko nie jestem przekonany, ile bym tu pauzy zrobił. Raczej bym był gotów tak. Wolałbym tak troszkę to. W jakiś tam mały odstęp zrobić między tym. A co, nie można tak daleko? Halo? A bo to się inaczej buduje, dobra. No i co? Że na raty. Aha, bo myślałem, że jak się będzie przeciągało, to już będzie, a to tak niestety nie działa. A czemu? Łe, bo to w jakiejś linii konkretnej, tutaj nie można kształtu tego nadać. To niedobrze, widzowie, to bardzo niedobrze. To czekajcie, to my będziemy musieli sobie znowu tutaj to jakoś zamalować. Widzicie, ja jestem dość, tak bym powiedział, tutaj perfekcjonistą, jeśli chodzi o wiele rzeczy, ale myślę, że to ma swoje plusy, bo chcę też, żeby to jakoś wyglądało, nie? Tak jak całą tą moją haciendę budowałem, to też chciałem, żeby ona jakaś tam w miarę wyglądała. Zobaczymy, czy da się te oliwki. Jeśli nie, no to jako kontynuację dalej damy. Nie wiem, czy też ta maszyna, chyba będzie inna maszyna do zbierania. Do maszyn to my jeszcze przejdziemy. Widzowie, moi drodzy, kochani, do maszyn to my przejdziemy. I teraz tak. Na najbliższe odcinki jeszcze trochę tam planuję, więc seria się nie kończy, ale na pewno chciałem ponagrywać, moi drodzy, już takie rzeczy, z którymi ja się też uczyłem i z którymi widzę, że inni mogą też mieć problem. Spróbujmy to za jednym takim pociągnięciem zrobić. Czy się uda? Powinno się udać. O! O, i teraz nam się uda, widzicie? I to jest ta... Tylko czekajcie, ile tam było tej przerwy. Trochę chyba było, nie? A nie, zaczynałem na równo z tym. Dobra. Czyli tak dotąd. Oliwki. O, udało się. Dobra. Nie wiem, czy tyle rzędów oliwek damy, czy nie. Ile tutaj musi być tej przerwy, tylko tutaj już mi jakoś tak, nie wiem, te oliwki jakoś się inaczej robi. W sumie nie wiem, po co oliwki, chyba tylko po to, żeby oliwę z oliwek zrobić. Tylko, że tam chyba jeszcze ze słonecznika, jeszcze jest kilka fabryk, które musiałbym wybudować i powiem wam szczerze, widzowie, ja już nie do końca jestem przekonany, w którym miejscu
Tu się robi, widzowie, problem tej natury. Dobra, tam, że tam jest trochę większa akurat szpara, to więc lepiej. Mi się przynajmniej traktor nie powiesi na tym. Bo wiecie, o co chodzi, że jakby tak, no budujemy, wszystko ładnie, kulturalnie. Chociaż powiem wam, że zastanawiam się, czy tej fabryki winogron, przetwórni winogron i czegoś związanego z oliwkami nie postawić właśnie gdzieś tu przy drodze. Bo to jest daleko od mojej hacjendy, mogłoby to sobie tu stać. Do przemyślenia temat, bo tam jeszcze mamy też kawał pola w sumie nasz. Tamten, no może w drugą stronę te oliwki, nie wiem. Więc powiem wam, że myślę o tym całkowicie poważnie. Czy nie zrobić tak? No tam zostawiam do torów miejsce, bo tam chcę owce i na razie nie chcę sobie tego terenu w żaden sposób, wiecie, zabudowywać, bo później bym musiał usuwać, a tu zrobiłem, żeby był wjazd, bo mam taką intuicję, że tutaj no nie może być za długi do winogron, bo później będę miał problem, żeby zjechać, więc tak intuicyjnie mi mówi na to, to wtedy jeśli tu bym jakieś fabryki dał, to nie wiem, może w drugą stronę, zobaczymy, jakby nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, ale się dowiem. To nie jest tak, że... Zresztą, ja wam to mówiłem, no jak budowaliśmy, no przecież te początki tej naszej hacjendy, czy w ogóle początki gospodarstwa, ile nawet pamiętam z tymi fabrykami, tymi cieślami, tak? Ile ja na początku przemian robiłem, przebudowania, żeby inaczej budynki stały, no to... To jakby jest rzecz całkowicie naturalna. Tutaj puścimy tak, a tam się zastanowimy, czy chcemy normalnie, tak samo wzdłuż, czy w drugą stronę. To jeszcze temat sobie przemyślimy. Nie wiem, ile mam rzędów tych oliwek, nie wiem, czy mi jest tyle, aż potrzeba. Ale tak specjalnie chciałem troszkę szerzej. Ja wiem, że niektórzy z was powiedzą, że to gorzej wygląda, ale... Ja chcę, żeby mi się tam traktor nie powiesił. Tak sobie obiecałem, że do tych tutaj... Do tych drzew chcę te oliwki posadzić, więc tak, nie wiem, jeszcze 3 rzędy. Może 4? Tak sobie obiecałem, że wiecie, każdy fragment ma być wykorzystany. Tutaj na mojej hacjendzie. Okej. Tego terenu tutaj nie ogradzałem, no bo będzie ogrodzone przy głównej drodze. Ale to też zależy właśnie. Musimy zobaczyć, jakie są duże te fabryki, bo ja ich, słuchajcie, nie sprawdzałem. Dobra, jeszcze jeden rządek damy na pewno, o ile nie jeszcze jeden. A nie, jeden. Jeden i starczy. Nie ma co tam wlatywać z tym za bardzo. Także to będzie ostatni rządek. Nawet jakbym go nie zbierał, to będzie taki ozdobny. Ostatni rządek. Więcej nie dajemy. Dobra, i teraz tak, no, będzie fajnie. Moim zdaniem całkiem spoko, taki był zamysł. Pięknie. Zobaczcie, jak się zbliży, fajnie. Dobra, i teraz tak, no, czy tu jeszcze jeden rządek winorośli przypadkiem nie dodać, bo ja nie wiem, jest taka jakaś dziura. A mam wrażenie, widzowie, że... koliduje chyba ze mną, a nie z obiektem. To ja chyba jestem tym, który powoduje tą kolidację, słuchajcie. Muszę to wszystko dobrze przemyśleć. Słuchajcie. Tak, damy jeszcze jeden rządek, bo to jakby... Aha, nie pociągnąłem, dobra. Damy jeszcze jeden rządek, myślę, że się nic nie stanie, jak sobie poleci jeszcze jeden rządek. Bo w zasadzie mocno się zastanawiałem, słuchajcie, czy dawać tutaj ten żywopłot, czy te winogrona już będą miały być jako żywopłot, bo też tak myślałem, czy nie usunąć tego żywopłotu, ale zobaczymy, jak te winogrona urosną. Dobra, winogrona mamy posadzone, raczej dalej bym... Ja wiem, to już będzie kolidowało zasadniczo, nie? Więc... A nie, nie będzie. Bo to damy, widzowie, jeszcze jeden rządek. Oczywiście, że tak. Tutaj mu z latarnią koliduje. No to latarnię będzie trzeba wyburzyć i postawić w trybie innego budowania tą latarnię. O!
Tak. I wtedy się zastanowimy, czy my na pewno chcemy. Czy my na pewno, słuchajcie, chcemy ten żywopłot. Ale jeśli winogrona urosną troszkę wyżej, to może to się fajnie komponować. Dobra, to mamy zrobione. I teraz tak, muszę sobie teraz plan zrobić. Moi drodzy, kształtowanie terenu, malowanie, zróbmy to może, nie wiem, tym runem leśnym. Błotem nie chciałbym. Kamieniami też bym nie chciał. Zróbmy może taki sobie szkic. Albo kawałeczek dalej jeszcze. To jest szkic, moi drodzy. Szkic, który nam mówi jeszcze nie wiem o czym. Teraz tak, tutaj nie wiem, czy tak chciałbym. Tutaj może bym też zostawił, słuchajcie, taką tą i może bym je dał w poprzek, zupełnie w drugą stronę. Dobra, no ale tutaj tak. I teraz, no, jeśli chodzi o budynki, produkcja. Musimy się najpierw przyjrzeć, co my tu mamy, moi drodzy. Piekarnia, cieśla, mleczarnia, młyn zbożowy, przędzalnia. No właśnie, przędzalnia będzie nam potrzebna do wełny. I to byśmy musieli postawić nie tu, tylko tam, gdzie będą owce. To tam byśmy mogli przędzalnię, myślę, że wstawić. A, jeszcze zakład krawiecki. A, widzicie, to nie jest tak hop-siup. Dwa zakłady. Tutaj miód, kukurydza, no nie. Aha, rodzynki. No tak, no ale też bez kukurydzy i bez pszenicy chyba, czy owsa, płatków zbożowych nie zrobimy, więc na razie tutaj nam jeszcze to odpada. O, olejarnia. Będzie olej z oliwek. Chyba jest słonecznikowy i nie wiem, co tam jeszcze. Przetwórnia winogron. Dobra. To będziemy na 100% potrzebowali. I to jest takie dosyć wdzięcznie wyglądające. Tylko powiem wam szczerze, że tak może bym bardziej to tu wstawił. Nie wiem, czy chciałbym z tym lecieć tutaj do początku. Szczególnie, że tutaj będę chciał ten mur kontynuować. Tu może też parę rzędów tych winogron się zrobi na przykład w drugą stronę. Na razie tego nie będę budował, bo jeszcze myślę, ale tak myślę, że może właśnie ta przetwórnia winogron mogłaby sobie tutaj gdzieś stać. Tutaj tak jest blisko do zwiezienia, więc byłoby spoko. Piekarnia już tam mamy, cieśla, mleczarnia, przędzalnia jest jeszcze jedna. Aha, to ta jest chyba brzydsza od tamtej. To już się zastanowimy. Fabryka masła, kawiarnia, to wszystko spoczko. A, jeszcze fabryka ubrań, widzicie, bo to nie, ale no fabrykę ubrań, no to już musimy mieć przy głównej drodze. No ale to trudno, no to się zastanowimy, czy. Znaczy, wiecie, jak te owce będą tam, no to i tak nie mamy daleko, żeby tu przywieźć. Więc, bo nie wiem, czy chciałbym w tamtą część sobie po prostu mieszkać. To można jeszcze troszkę zrobić fabryczne, tą część na przykład. Zobaczcie, szczególnie, że tam też mamy drogę. Więc ta część tutaj może być na te fabryki. I to by było spoko, to wtedy tutaj jeszcze dalej bym pomyślał z winogronami i z tym. Dobra, czyli mamy. Dwa, czyli zakład krawiecki i fabryka ubrań generalnie, tak? Jako dwa budynki do owiec i tak samo dwa budynki do winorośli. Nie widzę tutaj z oliwkami nic, moi drodzy. Albo jestem ślepy, tu kolejny młyn zbożowy. O, nawet ładnie by wyglądał, natomiast nie wiem jeszcze, gdzie go postawić. No, na pewno ładniejszy od tego. Natomiast nie wiem, gdzie my go postawimy, nie? To już wszystko było. A, jeszcze jest. Ej, zobaczcie. Fabryka soków i tu mamy pomidory wtedy i winogrona, czyli to by się też przydało. Słuchajcie, widzowie, to by się też przydało tutaj zbudować. Czyli ten mur tak nie do końca, to ja bym to musiał sobie jakoś ogrodzić inaczej. A budynki dać przy tym. Okej, czyli mamy jeszcze fabrykę. Muszę przejrzeć, moi drodzy, ceny jeszcze zakupu, no bo to dotyczy oczywiście. Dobra, więcej tu nic chyba nie. O, ta oliwa z oliwek nam się przyda właśnie do pizzerii, więc to spoczko, bo ostatnio ją też kupowałem. Tu nie widzę więcej nic takiego. Cukrownia, to już tam wszystko. Kolejny młyn, no też fajny, taki wiatrak stary, no. Dobra, słuchajcie. To teraz tak.
my musimy zobaczyć sobie na jedną rzecz. Same winogrona nie są jakieś super tanie, znaczy super drogie, więc sama sprzedaż winogron czy oliwek, jak widzicie, nam się w żaden sposób nie opłaci, więc z tego już rezygnujemy, aby pójść w kierunku. Mogą się, miód, nawet nie płacą najgorzej za miód, ale miód jest nam oczywiście potrzebny do... O, płatki zbożowe dobrze płacą. A, to jest rzepak. Tutaj na razie oliwa z oliwek. O, zobaczcie, oliwa z oliwek bardzo ładnie płacą. Pięknie, za rodzynki. No tak całkiem spoko. Sok z winogron też całkiem spoko. No, także to jest fajne. A tu mamy jeszcze, gdzie to było dalej. Widzicie, jest tyle tych różnych rzeczy, że ja teraz muszę dokładnie patrzeć. Oczywiście, słuchajcie, te ciastka. To jest coś dla mnie, zobaczcie. Za te ciastka, ile oni płacą. Tak jak za te ciastka mamy po 12 tysięcy, tam po 13. Tak taki pakiet tych wszystkich ciastek to kosztuje 60-70 tysięcy. Także szok. Także myślę, że się na tym szybko wzbogacimy. Ale wiecie, co się pogubiłem? Nie, to jest to butelko. O, jest. Soy drink? Nie. Lody? O, jest. I to, czyli, ale nie ma punktu skupu. A, czyli musimy do punktu skupu zobaczyć jeszcze. Widzicie? Dobra. Czyli słuchajcie, to nie jest wcale tak hop-siup, czyli tych budynków pod winogrona będziemy musieli chyba troszkę wybudować. Bo produkcja, punkty skupu. I teraz zobaczmy. Nie ma punktu skupu pod winogrona. Nie wiem, czy mam to ściągnięte. O, a to nie było to? To było to. Aha, i taki punkt skupu. No dobrze, to przy drodze głównej mógłby sobie być taki. Czekajcie, bo jesteśmy przy koniach. No tu przy drodze głównej od razu mógłby być sobie taki punkt skupu, to nie ma problemu. Dobra, czyli jeśli chodzi o sok z winogron czy z pomidorów, a pomidorów mamy sporo, no słuchajcie, no to z pomidorami możemy też tu dojechać, daleko nie mamy z tymi pomidorami, jakby nie patrzeć. Nie musimy przez strefę mieszkalną przejeżdżać. Czyli bo rodzynki gdzieś do czegoś... Kurczę, ja nie jestem teraz przekonany, do czego były nam rodzynki potrzebne. Uwaga, widzowie. Jak widzicie, oczywiście nie sprzedałem mebli, mam full mebli. Także będę musiał to też zrobić. Rodzynki. No, tu właśnie, jak widzicie, nam też brakuje niektórych składników. Muszę cukier dostarczyć, miód. Tylko jeszcze tej fabryki takich cukierków jeszcze nie... Tutaj rodzynki od razu wam mówię, kupowałem. Dobra, czyli do fabryki ciasteczek będą nam potrzebne rodzynki. To jest w tej chwili jedyna rzecz, której nie mamy. No i mąka. To są dwie rzeczy, które kupowałem. I tu się wam od razu... I owies. To na 100%. Czyli mąkę kupowałem, owies i rodzynki. Chociaż za te rodzynki powiem wam szczerze, że chyba zapłaciłem całkiem sporo. No, widzicie cenę. Także za rodzynki bardzo dużo kasy zapłaciłem. Może 500 000 za te 250 tysięcy. Jak ktoś chce, to może sobie przeliczyć, bo jakby tu mi się nie pokaże ta cena, chyba że mamy tutaj mniej rodzynek. Nie. Ja to niestety wszędzie pokupowałem. Ale z drugiej strony, słuchajcie, sprzedałem trochę tych ciastek właśnie. I też miałem trochę kasy. Widzicie, zobaczcie, ile mamy tych ciastek. To jest naprawdę kasa niesamowita. Dobrze, czyli rodzynki nam do fabryki ciastek są potrzebne. Okej. Czyli będziemy produkowali albo rodzynki, albo to. Bo tutaj jest miód potrzebny. Tu nie są rodzynki do lodów. Tutaj do fabryki lodów, moi drodzy, dostarczyłem miód, który mamy z własnej pasieki, nie? No tu już jak widać nie zabrakło, ale... A, tu jeszcze są do sprzedaży, kurczę. Widzicie, ciągle mi coś. I tutaj też mąkę kupowałem. Czyli w zasadzie wszędzie mi tylko mąkę brakuje w pierwszej kolejności. Ale to nie będziemy teraz się nad tym... No, tutaj też. I oliwę z oliwek tu kupowałem, a teraz już będziemy dostarczali. A ile ja płaciłem za tą oliwę z oliwek? No, czyli 15 tysięcy litrów pewnie wydałem, słuchajcie, 150 tysięcy, jak nic. Ziemniaki też kupiłem, bo akurat nie mieć. Akurat ziemniaki tanie, więc tam... Wiecie, jak ja bym miał na przykład ziemniaki tutaj hodować do pizzy, szczególnie, że no co to za pizza z jajkiem czy z ziemniakami, ja nie wiem, kto to wymyślił, taki przepis. Kompletnie tego nie rozumiem, tego się jeść nie da raczej. Natomiast no, jakbym miał ziemniaki, zobaczcie, hodować tylko po to, żeby do pizzy dostarczyć,
No to ja już wolę je sobie kupić. Ja już wolę je sobie kupić. Dobra. Wracamy do naszych winogron. No muszę jeszcze mocno przemyśleć temat, czy ja chcę ten żywy opłot tutaj, ale to się okaże. Czyli co, musiałbym czas, widzowie, przesunąć, tak? Przyspieszyć. O, to przy okazji zobaczycie, jak tu ładnie wygląda. A przy tej naszej haciendzie. Tu fabryk żadnych nie chciałbym budować. Tu bym chciał tylko owce tak naprawdę. I raczej bym zrobił tak, że ta fabryka ubrań i ta cała reszta byłaby jednak tam przy głównej drodze. Chociaż szkoda, że ta droga wtedy biegnie tu przy domu, a nie tam pod lasem. Mogłem trochę, kurde, spieprzyłem, bo mogłem, słuchajcie, tutaj zrobić tą drogę i do dowozów. Znaczy, wiecie, jeszcze zawsze zrobić mogę, nie? Bo tutaj się przebić, ewentualnie mogę się tu przebić i tą drogą wozić. Tą drogę już możemy wykorzystać, bo skoro jest taka droga, zobaczcie, to ona może sobie tutaj tędy jakoś biec. No, to możemy wykorzystać już istniejącą drogę. Nie byłoby to, słuchajcie, takie głupie, żeby wykorzystać drogę istniejącą. No. I to byśmy mieli wtedy taki. Oczywiście, jak zwykle sobie to namaluję, bo jak widzicie, ja sobie zawsze już taką taktykę obrałem, że sobie wiele rzeczy robię w postaci malowania. O, zobaczcie. O, akurat mi się teraz ciemno robi, kurde, na złość. To sobie w nocy za bardzo nie pomaluję, ale może mi się uda. Szkoda, że latarki tu nie ma na to. No nie, no, malowanie po ciemku to nie jest malowanie. Dobra, to skoro się ciemno zrobiło, to chodźcie zobaczyć. Aha, wlazłem w jakieś krzaki, dobra. Zobaczcie, jak ładnie tutaj teraz to wygląda. No oczywiście zrobiłem mocno oświetlony dom, aczkolwiek tutaj, gdzie jest dom, znaczy inaczej, miejsce przy garażach, że, gdzie samochody, gdzie ewentualny złodziej mógłby się pojawić, wjazd do haciendy, to jest wszystko, jak widzicie. Oj, tu coś też trzeba teren wyrównać, bo coś tak mi nie pykło. No dobra, będzie trzeba teren wyrównać. No zdecydowanie, widzowie, coś mi tu mocno nie pykło z tym terenem. Natomiast tam, gdzie jest. O, tak z góry mogę wam pokazać. Zobaczcie, tam, gdzie jest dom, gdzie już jest stawek, to już nie ma tyle tych świateł. Tutaj są, bo to jest strefa imprezowa, gdzie goście będą przyjeżdżali na grille. Konie są oświetlone, żeby nam nikt konia nie ukradł. Tutaj ta wieża też, ale generalnie. Zobaczcie, generalnie ta część tutaj, gdzie jest dom, a psa jak nie było, tak nie ma, ale miska jest pusta, więc nie wiem. Nie wiem, widzowie, co się z psem stało. O, zobaczcie, tu można sobie tak ładnie usiąść, nie jest za jasno. Tam oczywiście są lampy z drugiej strony, chociaż nie wiem, czy ich też czasem nie usunę. Z drugiej strony te drzewa takie oświetlone, myślę, że bardzo ładnie wyglądają. Nie? Tak myślę, że fajnie jest. Dobra, to co? Jakby minęła doba i winogrona urosły, tak? Czekajcie, bo tutaj takie labirynty, widzowie, porobiłem, że. O, jest piesek. Cześć, piesku! Jest piesek, zobaczcie, widzowie, jest piesek. Cześć, psinka! Cześć, psineczko. Cześć, pieseczku. Czekajcie, do budy, do nogi bym chciał zrobić. Nie wiem, czy jak tak. A, dobra, to nie wiem, czy ten czas teraz tak szybko ma zapierdzielać. Widzowie, coś tu się stanęło? Nic się nie. O, nie, zaczęły rosnąć winogrona, dobrze. I teraz wam powiem, że większość rzeczy robię jednak na czasie rzeczywistym. I teraz tak, wzrost. 55%, czyli jeżeli bym to nawiózł, tylko wiecie, czy mi się chce tak jeździć między tymi, no w sumie jakby dało pracownika zatrudnić. Poczekajcie, bo mieliśmy oczywiście zrobić drugą część. To chyba trzeba pójść na łatwiznę i przez te pakiety zobaczyć. Winogrona. Dobra, czy musimy sobie kupić ciągnik? Już tam go weźmiemy, bo to jest taki chyba jakiś mały ciągnik wstecz. To jest ta maszyna do zbioru winogron. Ona tu headera chyba nie ma. To jest co do ścinania. No to musimy mieć. Wiecie co? Kupię wszystko. Słuchajcie. Kupię wszystko. A, i to jest do nawożenia. Dobra. I potem jest. Ten mulcher to sobie podaruję, ale nawóz może sobie. Nawóz może sobie faktycznie. I teraz co? To jest przyczepka. Do winogron, ale tylko taka,
Co to jest 6 metrów sześciennych? Nie, widzowie, to tak nie chcę. A nie ma innej przyczepy do winogron? No na przykład ta by mogła być. A już ma 12 metrów. Do winogron. Tutaj też do winogron pasuje, a ma 16 metrów, tylko to bardziej pod ciężarówkę. Kurczę, czy ja tu będę ciężarówką chciał jeździć? Ta też jest. O, 22 metry, klasa. No dobra, no to widzicie, nauczyłem się, słuchajcie, po ostatnich doświadczeniach. Nauczyłem się patrzeć. Tutaj nie ma winogron, a tutaj są. A mamy 52 metry, no to kupujemy tą czerwoną. Tej nie ma. Tej nie ma. Dobra, to wiecie co? A, tu są jeszcze kolejne. W tej jest, w tej nie ma. To taka pomarańczowa może? 500 metrów sześciennych? O! Co? 500 metrów sześciennych? Serio? Dobra, no to kupujemy, nie? Gdzie ona była? Ta, Kaweco, tak? Tu? Ta pomarańczowa. Dobra, kupujemy pomarańczową. Jak najbardziej. Kolor pomarańczowy, kolor felk, to już tobie sobie, nie, może czerwone ustawimy do winogron. I generalnie co? Szerokie opony niech sobie będą. A niech sobie będzie. Okrywa w zasadzie też niech sobie będzie, nie wiem po co, ale... Jeżeli, słuchajcie, winogrona są narysowane, to powinno być git. Aczkolwiek obawiam się, że ten traktorek mały to będzie dobry do pryskania, ale nie będzie dobry do dowożenia. Więc tutaj w tej części myślę, że musimy mieć jeden mocny traktor, chociaż niby mam tam, ale chyba tym przyjechałem. O, jakie tu są fajne traktory, zobaczcie to, 500 koni, szerokie opony. Chciałbym takiego właśnie, o, takiego czarnego, no. Takiego czarnego, widzowie. Czy ja tu coś będę... Nie będę chyba, słuchajcie, tu nic ustawiał. Dobra, to słuchajcie. Daleko do sklepu nie mamy, bo tylko na drugą stronę ulicy. Ja chciałem, żeby po prostu... Aha, jeszcze nawóz będzie trzeba kupić. Zobaczcie, niech jeden traktor sobie będzie po prostu już konkretny. On nie wiem, czy nam się później do tej wełny czasem nie przyda, nie patrzyłem, ale to najwyżej się inną przyczepę po prostu. Inną przyczepę się kupi, także już jednego traktorka byśmy, powiedzmy, do winogron mieli. Zobaczcie, jak ładnie. Wiecie, też po kolorach trochę kombinuję. Dobra, no i nim sobie staniemy na razie tutaj, nie będziemy... jakichś tam kombinacji alpejskich robili. O, jest dzień, to będę mógł zobaczyć tą drogę, czy jestem pewien tej drogi. Tu sobie staniemy i ten mały by był do oprysków jednak. Zobaczymy, przejedziemy, słuchajcie. Tu jeszcze coś jest. Nie wiem, co to jest za urządzenie, to ja tu kiedy do czego to kupowałem, ale teraz tak. Moi drodzy, w winogronach chyba nie ma gotowego pakietu nawozów. Chciałem płynny nawóz kupić, nie? Płynny nawóz. I to w zasadzie wszystkie... Aha, to są środki chwastobójcze. Nie jest w zasadzie powiedziane co do czego, nie? Tu są drzewa. Woda, melas. Aha, rozumiem. Paleta ziemniaków, paleta marchwi, paleta do napełnienia. A, fajne, że takie palety są. Czy jakbym miał, moi drodzy, jakieś właśnie ziemniaki, to w tym mogę trzymać. Ale z drugiej strony, czy nie lepiej w... pasza dla owiec? O, to dobrze wiedzieć. Te pasze ja kupuję, słuchajcie, na gotowo, bo jest mi łatwiej. Kurde, ile tutaj jest tego i teraz się weź tutaj połap. Pasza mineralna? Nie, no czekajcie, ja teraz szukam nawozu. Stały nawóz, oliwa z oliwek, mleko, sałata, miód, środek chwastobójczy,
Meble, mąka, co oni tu mają? Płynny nawóz, no to chyba to. 2000 litrów. Dobra, kupujemy. Daleko na szczęście, słuchajcie, do sklepu nie mamy, więc martwić się nie musimy. A skoro temat dotyczy... Ale śmieszny traktorek, naprawdę powiem wam, że śmieszny, ale chyba rozumiem, że on jest taki wąski, żeby jeździł między tymi... Żeby mógł jeździć tam między tymi. O, nie wiem, czy da się dwa razy, dwie rzeczy naraz podłączyć, ale chyba nie. Uzupełni. Aha, można od razu uzupełnić. No to jedziemy, zrobimy opryski. Albo wiecie co, zrobimy w jednej części opryski. Przy tej jakby części można... A, to jeszcze się nie uzupełnił. Patrzcie, ile tego, kurde. Widzowie. Czekajcie, to chyba nie było tu, nie? Płynny nawóz był gdzieś indziej chyba. Tu nie. Ale numer, słuchajcie. To będzie trzeba już kupić kilka, no. A gdzie jest ten nawóz? To no, nie mówcie, że mnie oszukali na nawóz. Halo, gdzie jest nawóz? A tu postawili, dobra. Ile w ogóle tutaj tego towaru stoi? Tak się wiecie, panoszę tutaj. Zobaczcie, widzowie, to jest najlepsze, nie? Ja się tu panoszę, jakby już wszystko do mnie należało. Pod sklepem sobie parking zrobiłem. Jakiś magazyn. Dobra, mamy na full w zasadzie zapełnione. Ej, nie chciałem wysiadać, halo, panie. Niby jest zatrudnij pracownika, ale coś mi się wydaje, że na tych winogronach może to nie działać, ale spróbujmy. Słuchajcie, spróbujemy zrobić tutaj oprysk i zobaczymy, jak to się będzie miało, no bo te rzędy są równe, jeśli chodzi o długość. I zobaczymy, ile zbiorę po prostu na jednym rzędzie. No zobaczymy, nie? No wiecie, no po prostu ile na jednym rzędzie opryskanym zbiorę, a ile na nieopryskanym. Włącz. I co, a tego się nie rozkłada? Aha, bo to już działa, dobra, czekajcie, bo to już pryska, dobra, czekajcie, myślę, że to się jakoś rozkłada. I co, można pracownika zatrudnić? No nie można. Widzicie, nie można. Ja bym musiał sam, no nie wiem, czy mi się chce tak jeździć między tymi winogronami, ale powiedzmy, że jedną turę tego opryskiwacza mogę, słuchajcie, spróbować zużyć. Bo jakbym miał też tym mulcherem jeździć między tą trawą, jakby prędzej bym tu już kosiarką, słuchajcie, wjechał, chociaż kosiarka pewnie mi tu nie wjedzie między te winogrona. Bo jakby, no nie wiem, czy mi się chce, bo pamiętajcie, że na tym etapie moje gospodarstwo polega na tym, że ja tu mam, muszę dokładnie pilnować tych zakładów produkcyjnych, muszę pilnować tego, a tu prawie nic nie ubywa tego. Na pewno to pryska? Myślałem, że szybciej będzie schodził. Nie ma podwójnej dawki jakiejś? Wiecie, jakby, kurczę, no... Mam tyle rzeczy, na przykład no, krowy muszę nakarmić, bo jak ich nie nakarmię, no to mi zdechną. Jak nie naleję wody do szklarni, to mi nie urosną pomidory. I teraz jakby na tej zasadzie patrzę pod kątem priorytetów, tak? Czy jakby patrząc pod kątem obowiązków, jakie mam, czy mi się po prostu opłaca te winogrona, wiecie, jakby... Tak pryskać. Spróbujmy tak. Przejedzie. No fakt, że tutaj jakby jedzie się na wprost, widzę, że to nie ma różnicy chyba, jaką prędkością jadę. Ej, co jest? Pryska? No niby pryska, bo ubywa, ale tam bardziej sikało, a tutaj tak jakoś nie wiem. Słabo ubywa, słuchajcie, z tego opryskiwacza. Nie? No dobra, tutaj coś tam pryska, okej. Okay. Wiecie, no tu jest trochę tych rządków, czyli tak jak zrobiłem 15 rządków, tak 15 kursów bym musiał zrobić. Niby to idzie szybko, teraz to robię jakby dla przyjemności, bo robię to pierwszy raz.
i nawet spoko, ale jakbym tak za każdym razem, chociaż z drugiej strony te winogrona, no wiecie, no raz się pryska, każdą roślinę w zasadzie raz się pryska. Zobaczymy, na ile to pole zapamięta. Chociaż wątpię, pewnie przed następnym będzie trzeba jeszcze raz popryskać. Dobra, czekajcie, gdzie tu byśmy musieli wjechać? Tu. Ciekawe, czy to na mapie będzie widać. Zaraz wejdę na mapę i zobaczę, czy będzie widać, że to jest nawiezione. Zobaczmy, widzowie. Widzicie, ja gram na czasie już... To nie tu, tylko tu chyba. Nawiezienie. Zobaczcie, jest. Pokazuję. Nie mogę tej mapy trochę. Zobaczcie, tu gdzie jeżdżę teraz. Tu gdzie jeżdżę właśnie, no bo tu pokazuje, gdzie jestem. To faktycznie pokazuje, że jest nawiezione. Czyli, no kurczę, jest różnica, nie? Tylko powiem wam szczerze, że nie wiem, czy tak naprawdę... No mogę tą rundę zrobić, bo tego mamy 4000 litrów. Strasznie wolno to ubywa. To mogę tak przelecieć po prostu. No. No właśnie. To trzeba patrzeć, jak się jedzie. Dlatego już rozumiem dobrze, czemu ten ciągnik jest taki wąziutki. Nie jest to, wiecie, praca męcząca czy coś, żeby mnie to jakoś tam męczyło. No nie, tylko z tego co widzę, to każdym rządkiem trzeba przejechać. I to nie jest tak, że tam jechałem, to ten obok z lewej już jest, teoretycznie powinien być opryskany. No skoro z tej strony pryskam, z tamtej go opryskałem, no to powinien być, ale nie, tam też będę musiał wjechać. Ale strasznie wolno ubywa, bo zobaczcie, zrobiłem 3 rundy, a mam jakby 4% mi ubyło dopiero nawozu. Słuchajcie, to tu miałem jechać teraz, tak? Tu. Myślę, że jakoś tak bardzo wolno ubywa tego nawozu, nie wiem dlaczego. Jak w środku widok? Dobra, jedziemy w środku, widzowie. Rzadko tutaj w Eurotracku zazwyczaj jeżdżę w środku, a w farmingu to jakoś tak nie lubię, jakoś tak wolę na zewnątrz, ale... A, możemy się... No i pryska? Ja nie widzę, widzowie, żeby to pryskało, nie? Wiecie, nie, może jestem ślepy, ale... Nic więcej tu zrobić nie mogę, nie? No więc raczej pryska, ale tak... Tak dziwnie, że bo tak dziwię się, bo po prostu, że jakby no 4 kursy i 5% mi ubyło. To tak jakby na jeden rządek mi 1% tego nawozu ubyło raptem. A i oczywiście będę musiał jakąś halę, kurczę, do tych maszyn teraz tu wszystkich wybudować i się zastanowię, w którym miejscu. Nie wiem, czy przypadkiem gdzieś nie tutaj, bo tam jak będą te fabryki, no muszę pomyśleć. Muszę to jakoś naprawdę ładnie zrobić, żeby mi to nie kolidowało, wiecie, z moim mieszkaniem, bo to ma być niełączone. Jeżeli ja tu mieszkam, mam garaże, to tu nie może być za dużo takich rzeczy. Więc mój plan, moi drodzy, jest taki, aby... Jak to tak słabo pryska, to tu nie ma nawet sensu tego wyłączać. Jak wiecie, jak to tak... nie chcę tego tak łączyć, to dlatego też nie chciałem tutaj tych fabryk, nie, budować między innymi, bo jeżeli owce sobie tam mogą być za stadniną koni, spoko, do torów owce, ale raczej tam bym nie chciał fabryki do tych torów budować, więc nie wiem jeszcze, jak zagospodaruję tam ten teren. Myślę, że może byśmy go jakoś ogrodzili do tych owiec, tak żeby było, wiecie, troszkę klimatu, i zobaczę, czy resztę też winogronami i oliwkami, nie? Nie załatwimy. Także wiecie co, myślę, że sobie pojeżdżę, gdzieś tam sobie włączę muzyczkę, no na odcinku niestety wam tego nie mogę zrobić, bo mi od razu wywaliło odcinek, ale myślę, że sobie jakąś tam muzyczkę włączę, tak, wiecie, takie nawet bym powiedział relaksujące troszkę takie jeżdżenie i no się nie zaklinuję oczywiście, tu mi się coś przywiesiło.
niestety. Może i dla próby zmulczuję ten teren. Kurde, no, za blisko, widzicie, podjechałem jakoś i... Ale powinno jechać, nie oszukujcie farmingu. Przecież nie, o nic się teraz nie blokuje. Ja rozumiem, że gdyby osupek, ale... Dobra. Gdzie, wiecie co, nawet sobie pojeżdżę, ale nie wiem, czy tak jest sens na odcinku, bo to miał być krótszy odcinek, więc tutaj ja myślę, że w tym momencie będziemy się zbliżali, widzowie, do końca, no bo ten zbiór winogron to pewnie będzie przy okazji następnego odcinka gdzieś robione, bo jak zauważyliście, ja często gdzieś tam niektóre rzeczy łączę ze sobą, bo tutaj jak to w prawdziwym gospodarstwie, pracy bardzo dużo. Więc teraz testowo spróbuję tutaj połowę właśnie tych winogron opryskać i tak samo pojadę połowę tych oliwek opryskam. W następnym odcinku, moi drodzy, właśnie zajmiemy się owcami i projektowaniem, bo to jest jakby następny odcinek, widzowie, będzie tak naprawdę kontynuacją tego, bo również będziemy temat winogron ruszali, będą zbiory winogron, ale będę sadził też winogrona dalej, bo chcę je sobie jakoś tam, wiecie, zaplanować, ale żeby mógł zaplanować, muszę wybudować owce. Budynek dla owiec, tak? I tak samo te wszystkie budynki, które tutaj na górze chciałem wybudować, no muszą być wybudowane, więc jak już to zrobię, moi drodzy kochani, jak już to zrobię, zobaczymy, czy te oliwki też się tak psika, czy nie? Jak już to zrobię, to wtedy będę miał ładnie winogrona posadzone i będę miał te fabryki jakoś zaprojektowane, ale raczej chcę przy głównej drodze te fabryki postawić i raczej, słuchajcie, z tej właśnie strony tutaj naprzeciwko sklepu, z dala od domu, także muszę to jeszcze pomyśleć, jak to jakoś fajnie, tak powiedzmy, przedzielić, żeby nie wchodziły na tą strefę mieszkalną widokiem, nie? Te fabryki. Dobra, także moi drodzy, tutaj ja sobie już dokończę poza odcinkiem. Być może, że przejadę mulcherem, gdzieś tam też zrobię test i tym mulcherem przejadę. To nie jest ten mulcher leśny, to będzie taki chyba inny do trawy, nie? Zresztą nie wiem, tak szczerze mówiąc, chyba. Mam nadzieję, nie wiem. Także zobaczymy. O, tutaj jeszcze może z wami zrobię jedną rzecz, ale to już zrobimy sobie, widzowie, czy to mi będzie działać? No, nie działa mi delete, niestety. Bo nie chciałem już tych drzew tak wycinać, bo wiecie, ile się nawycinałem tych drzew, ale myślę, czy tak tutaj tego przejazdu nie zrobić. Natomiast powiem wam tak, jeśli tu zrobię przejazd, to będę widział ten wielki zbiornik, który nie do końca jestem przekonany, słuchajcie, czy ja bym chciał widzieć z mojego domu. Więc raczej bym z tej drogi w tej postaci zrezygnował i zastanowił się, czy nie wywalić jednego rzędu tych oliwek, po to, żeby tu puścić drogę pod tymi drzewami. I wtedy tędy mógłbym sobie jeździć, a z drugiej strony, czy stanie się coś, jeśli ja bym z tą wełną leciał po prostu tu... No właśnie, bo ja teraz troszkę wymyślam, nie? Wjeżdżał tu i nie wiem, gdzieś będzie wjazd po środku i dojeżdżał tu, no bo tutaj te fabryki chcemy wybudować, ale jak widzimy, też musimy troszkę teren wyrównać. Także mamy parę rzeczy jeszcze z terenem do naprawy, moi drodzy. No i trochę będzie tu do wybudowania, bo będzie fabryka wełny, będzie fabryka przetwórnia winogron, tak? No, troszkę będzie. A, jeszcze tą maszynę mamy tutaj. Ona jest do zbioru, a tam jest to coś do przycinania. Aha, to jest ten mulcher. Dobra, to ja już sobie ogarnę, widzowie, bo to się chyba nic nie podłącza, to samo w sobie chyba zbiera winogrona, nie? Tu nic nie potrzebuje. To też tutaj sobie zaparkujemy. Dobra, to moi drodzy, ja tutaj nie będę, myślę, się jakoś rozwodził w tym odcinku. Dalej zobaczycie kontynuację w następnym, a takie tam rzeczy jak mulczowanie, czy testowo po prostu te nawożenie, no to ja już sobie zrobię poza odcinkiem. Maszyny pokupowaliśmy, także Hacienda, myślę, że całkiem fajna. Także drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz dla lepszych zasięgów pod filmem. Mi też mnie to bardzo motywuje, że oglądacie, że chcecie oglądać.
za co dziękuję bardzo. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku już jutro. Trzymaj się, cześć!